Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami już na kolejnym spotkaniu z cyklu GPW Innovation Days. Dzisiaj widzimy się z przedstawicielami spółki Urteste, z panem Adamem Lesnerem, panem Kostuchem i panem Stefańskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przejdziemy zaraz do prezentacji spółki, natomiast w międzyczasie proszę o zadawanie pytań do spółki na czacie. Będziemy na nie odpowiadać na bieżąco po zakończeniu prezentacji. To wszystko z mojej strony i oddaję już głos spółce. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w imieniu Urteste. Rozpoczynamy naszą prezentację przypomnieniem motta Early Cancer Detection Save Lives. Motto to jest esencją naszej aktywności, tego co robimy. Naszą wizją jest stworzenie technologii, która pozwoli na wczesną diagnostykę wielu nowotworów z jednej próbki moczu. Tak, aby przedłużyć, nie tylko przedłużyć życie pacjentów, ale nawet je uratować. Poproszę dalej. Zastrzeżenia prawne. Kim jesteśmy? Jesteśmy doświadczonym zespołem naukowców i menadżerów. Jesteśmy założycielami spółki i zarządzamy naszą spółką. Spółka powstała z potrzeby medycznej, którą jest epidemiologia chorób nowotworowych i brak odpowiedniej diagnostyki do wczesnego wykrywania nowotworów. Nasza technologia pozwala na rozwój wielu testów, na wiele targetów nowotworowych. Technologia ta została już potwierdzona na grupie ponad 1000 próbek pacjentów i tego typu produkty, które odpowiadają na potrzeby wykrywania wielu nowotworów, są bardzo wysoko cenione przez atrakcyjny rynek transakcji. Poproszę dalej. Jeśli chodzi o potrzebę medyczną, ona wydaje się oczywista. W tej chwili mówimy o epidemiologii chorób nowotworowych. W tym momencie mamy już ponad 10 milionów zgonów rocznie. Liczba ta niestety będzie stale rosła. W roku 2040 będzie wynosiła ponad 16 milionów przypadków rocznie. I nie tylko sama liczba jest problematyczna, natomiast przede wszystkim to, że długość życia pacjentów z nowotworami, ona niestety nie ulega wyraźnej poprawie. Przede wszystkim związane jest to z tym, że środki przeznaczane na walkę z nowotworami przede wszystkim przeznaczane są na terapię, natomiast zaledwie 2% budżetu przeznaczone jest na diagnostykę chorób nowotworowych. A wiemy, że większość nowotworów dzisiaj rozpoznawana jest w momencie, kiedy występują już objawy choroby, czyli choroba jest zaawansowana, nowotwór jest inwazyjny bądź nawet rozsiany. I wówczas rokowania w takim przypadku są około 10 razy gorsze niż w przypadku wykrycia nowotworów na wczesnym etapie. Poproszę dalej. Spółka została założona w 2019 roku przez 4 osoby, 2 naukowców, chemików, pana profesora Adama Lesnera i panią Natalię Grubę. I od samego początku byli wspierani przez doświadczonych menadżerów, czyli moją osobę i osobę Tomasza Kostucha. Dzisiaj oczywiście zespół liczy kilkunastu specjalistów i również jest wspierany przez kilka doświadczonych międzynarodowych firm branżowych. I co jest ważne, wszyscy założyciele Urteste są też znaczącymi akcjonariuszami spółki. Poproszę dalej i oddam teraz głos panu profesorowi. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że mnie słychać. Ja chciałem pokrótce omówić zasadę działania technologii Urteste. Mianowicie, jeżeli nowotwór pojawia się w organizmie człowieka, on wydziela szereg białek, które możemy nazwać biomarkerami charakterystycznymi dla poszczególnego typu nowotworu. Część z tych białek jest enzymami,
aż część z tych enzymów należy do klasy hydrolaz, czyli enzymów proteolitycznych. I teraz zaledwie fragment tego zbioru ulega efektywnej filtracji przez nerki i zaczyna znajdować się w moczu. I dopiero ten obiekt badawczy, czyli mocz, z tą niewielką ilością białek jest obiektem naszych badań. Jeżeli w moczu znajdzie się enzym, który jest charakterystyczny dla nowotworu, to my za pomocą związków, które są opracowywane w naszej firmie, jesteśmy w stanie taki enzym wykryć, nie dokładnie enzym, a jego aktywność. I w wyniku obecności aktywnej formy enzymu dochodzi do zmiany koloru próbki i to jest podstawą tego elementu diagnostyki. Poproszę następny slajd. Zalety tego testu to jest wysoka czułość i swoistość. Ten wynik jest dostępny maksymalnie do 2 godzin. Koszt jest relatywnie niski. Ten system, ta technologia daje możliwość detekcji wielu rodzajów nowotworów w jednej próbki moczu, a opracowaliśmy szereg prototypów dla różnych rodzajów nowotworów. Z definicji jest to test nieinwazyjny, dlatego że proces oddawania moczu jest czymś naturalnym, a interpretacja wyników testu jest prosta i jednoznaczna. W następnym slajdzie to tak. Tutaj ten slajd przedstawia pipeline naszych projektów i tutaj też w stosunku do tego, co komunikowaliśmy w ubiegłym roku, kiedy mieliśmy projekt zarówno Panuri na raka trzustki, jak i Easy Test na raka prostaty, dokonaliśmy tutaj lekkiej modyfikacji, to znaczy powołaliśmy do życia projekt MultiCancer. Jest to test, który ma na celu jednoczesne wykrywanie wielu typów nowotworów i test na raka prostaty został już, można powiedzieć, wciągnięty na pokład MultiCancer. Także w tym momencie pracujemy nad 2 projektami. Absolutnie flagowym naszym projektem jest Panuri, czyli test na raka trzustki. Jest on rozwijany jako test samodzielny. Następnie drugim projektem jest MultiCancer, gdzie chcemy umieścić 15 celów diagnostycznych, również łącznie z rakiem trzustki. I taką drogę wybraliśmy z uwagi na to, żeby w pierwszej kolejności przetrzeć szlak do komercjalizacji jednym testem na jedno wskazanie. Natomiast test MultiCancer idzie w ślad za nim, tą drogą, i aktualnie mamy już opracowane prototypy dla 8 testów diagnostycznych. To są te, które tutaj na rysunku są podkreślone czarną linią. Jeśli chodzi o rynek testów diagnostycznych w onkologii, jest to bardzo atrakcyjny rynek, który przewiduje się, że będzie właściwie rósł dramatycznie. Sam rynek testów NGS, prognozowany jest jego wzrost do roku 2035 do $75 miliardów. Również ten rynek jest bardzo atrakcyjny ze względu na ilość transakcji i przejęć. Rocznie jest to kilkadziesiąt różnych transakcji w kwotach łącznych ponad $10 miliardów rocznie. Chciałbym zwrócić uwagę na 2 transakcje. Transakcje zeszłego roku: firma Illumina nabyła za ponad $8 miliardów firmę Grail i firma Exact Sciences nabyła firmę Fry za $2,150 miliardów. Są to projekty, które również są dedykowane detekcji wielu nowotworów z jednej próbki, przy czym w tym przypadku tych technologii są to próbki krwi i technologia jest bardziej skomplikowana, dotyczy metylacji DNA i wykrywania jej właśnie w próbkach krwi. Proszę dalej. Jakie cele zrealizowaliśmy od momentu debiutu na New Connect, który miał miejsce w październiku zeszłego roku? Możemy powiedzieć, że wykonaliśmy wszystkie zadania, które postawiliśmy przed spółką, przed zespołem.
zarówno jeśli chodzi o projekt Panuri, EasyTest i MultiCancer. Przede wszystkim zakończyliśmy z sukcesem dwa pierwsze eksperymenty badawcze, które wykazały czułość i swoistość na przewidywanych wysokich poziomach. Również otrzymaliśmy pierwszy patent w przypadku testu na raka trzustki. Jest to w tej chwili patent udzielony przez Polski Urząd Patentowy. Natomiast również rozpoczęliśmy w tym roku proces patentowania międzynarodowego w procedurze PCT. Jeśli chodzi o projekt MultiCancer, który wcześniej był rozwijany pod kryptonim Finder, zgodnie z założeniami średnio co 2 miesiące opracowujemy test na kolejny target diagnostyczny. W ciągu tych 12 miesięcy opracowaliśmy testy dla wątroby, płuca, jelita grubego, nerki, trzonu macicy i jajnika. Także dzisiaj mamy 8 prototypów już opracowanych. I to, co jest istotne, również uruchomiliśmy nasze laboratorium, które pozwala na bardziej płynną, intensywną pracę nad kolejnymi testami. Teraz może oddam głos panu profesorowi. Ja chciałem pokrótce przedstawić państwu wyniki testu Panuri, czyli dotyczącego raka trzustki. Jak państwo widzicie, na próbie ponad 300 pacjentów z 3 gałęziami otrzymaliśmy tak naprawdę bardzo wysokie parametry czułości oraz specyficzności sięgające ponad 95%, co w porównaniu do stosowanego markera CA19-9 jest zdecydowanie lepszymi wartościami. O czym trzeba tutaj wspomnieć, to, że naszym zdaniem i w oparciu o dane medyczne jesteśmy w stanie stwierdzić występowanie nowotworu trzustki na wcześniejszym etapie niż to robi CA19-9, z tego chociażby względu, że w wartościach, jak państwo widzicie ten wykres, CA19-9 czułość wynosi zaledwie 66%, a u nas 95,6%. Czy ja powinienem coś tutaj jeszcze dodać? Nie wydaje mi się. Poproszę następny slajd. Tutaj chciałbym pokazać zarówno wyniki wartości z czułości i specyficzności Panuri, czyli raka trzustki, jak i EASY testu raka prostaty. Krótkie podsumowanie. Te dwa testy, nazwijmy to eksperymenty badawcze, zostały wykonane przez niezależną firmę CRO i w obu przypadkach możemy pochwalić się czy zakomunikować dosyć wysokie wartości czułości i specyficzności. O Panuri już miałem okazję powiedzieć przed sekundą. Jeżeli chodzi o raka prostaty, to czułość wynosiła prawie 91%, a swoistość 94% względem zdrowych osób. Dziękuję. Następny slajd. Ten wykres przedstawia to, jaką część rynku diagnostyki nowotworowej potrafimy rozpoznawać. Otóż dzisiaj 8 naszych prototypów pozwala rozpoznać 41% wszystkich przypadków chorób nowotworowych, które z kolei stanowią prawie 49% przypadków wszystkich zgonów z powodu nowotworów. To koło będzie sukcesywnie wypełniane kolejnymi wskazaniami. Chcielibyśmy dotrzeć do co najmniej 90% rozpoznawalności nowotworów. To, co istotne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym roku podjęło uchwałę o emisji warantów subskrypcyjnych serii B. Jest to 80 tysięcy warantów i waranty te traktujemy jako narzędzie do osiągnięcia celu, czyli do komercjalizacji naszych testów. Celem jest to, żeby te waranty były dedykowane osobom o nadprzeciętnych kwalifikacjach i kompetencjach, na które dzisiaj naszej spółki nie stać. To nie są waranty przeznaczone dla zarządu dzisiejszego, są one przeznaczone dla tych osób,
które z racji swoich kompetencji, kwalifikacji oczekują takiego wynagrodzenia, jakiego nie możemy im dzisiaj zaproponować. I warunkiem uzyskania tych gwarantów postawiliśmy dwa warunki. Po pierwsze, aby do połowy 2026 roku uzyskać certyfikację wyrobu Panuri, a drugim celem jest podpisanie umowy partneringowej o wartości co najmniej 50 milionów euro, jeżeli taka umowa zostanie podpisana przed momentem certyfikacji Panuri, lub 100 milionów euro, jeżeli taka umowa zostanie podpisana już po uzyskiwaniu certyfikacji. Tutaj są udokumentowanie wykonania jednego z celów emisyjnych poprzedniej emisji, a więc naszego nowego laboratorium. Laboratorium składa się z czterech części. Jest to laboratorium syntez chemicznych, laboratorium diagnostyczne, bank materiału biologicznego oraz powierzchnia biurowa. Jeżeli chodzi o harmonogram projektów, to w przypadku Panuri najbliższy duży kamień milowy będzie to gotowość do badań klinicznych, którym chcemy osiągnąć na koniec drugiego kwartału przyszłego roku. Następnie przez okres 2 lat będą trwały badania kliniczne i chcielibyśmy, aby proces wytwarzania tego produktu, czyli zakończenie, doprowadzenie do możliwości dopuszczenia do rynku, zakończyło się na koniec 2025 roku certyfikacją. I to, co dla Państwa pewnie najistotniejsze w tym wszystkim, kiedy nastąpi komercjalizacja, to przedstawia ten fioletowy pasek, który rozpoczyna się w połowie przyszłego roku, a kończy na koniec 2025 roku. Jest to ten okres, kiedy spodziewamy się komercjalizować nasz wyrób, to znaczy podpisać umowę z partnerem branżowym, który następnie będzie nabywcą tego rozwiązania i będzie wprowadzał je na rynek. Jeżeli chodzi o projekt Multi Cancer, on jest nieco przesunięty w czasie, ale to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że jest to świadoma decyzja tego, aby cały proces przygotowywania produktu do rynku i przejścia procesu regulacyjnego przećwiczyć na jednym teście Panuri, a następnie na bardziej skomplikowanym teście wielonowotworowym. I tutaj spodziewamy się, że gotowość do badań klinicznych uzyskamy na koniec 2024 roku, a certyfikacja tego wyrobu na koniec 2027 roku. Natomiast to, co istotne, chcielibyśmy finansować projekt Multi Cancer ze środków już uzyskanych z komercjalizacji Panuri. I to jest cała nasza prezentacja. Ja myślę, że teraz możemy przejść do odpowiedzi na pytania, które tutaj się pojawiają. Pierwsze pytanie, na jakim etapie przygotowań do testów klinicznych są poszczególne projekty firmy? Tak, w tej chwili pracujemy w zasadzie od drugiego kwartału tego roku, pracujemy nad przygotowaniem badania klinicznego dotyczącego Panuri. Oczywiście przygotowanie takiego badania wiąże się z przygotowaniem wielu aspektów. Przede wszystkim pracujemy w tej chwili nad przygotowaniem finalnego prototypu, czyli takiego produktu, który będzie przeznaczony do badania klinicznego. Ale równolegle pracujemy przede wszystkim nad grupą docelową, której będzie dedykowany ten wyrób medyczny, czyli definiujemy w tym momencie grupę pacjentów. Mamy jeszcze kilka opcji definicji tej grupy docelowej. Oczywiście będzie to grupa związana z podwyższonym ryzykiem występowania raka trzustki, dlatego że dzisiaj nie jest rekomendowane badanie populacji jako takiej w kierunku raka trzustki, natomiast rekomendowane jest badanie grup ryzyka, przede wszystkim rodzinnego występowania raka trzustki, ale również grupy tzw. nuanced diabetes, czyli pojawienia się nowych przypadków zaburzenia gospodarki cukrowej. I w tej chwili przeliczamy zasadność tych grup i wielkość grup. Także w tej chwili przygotowany jest protokół, przygotowane są
wszystkie elementy szczegółowe dotyczące tego badania, które planowo powinno się rozpocząć w połowie przyszłego roku. Następne pytanie. Jaką strategię finansowania spółka przewiduje w przyszłości? Otóż rozważamy kilka scenariuszy. Te kilka scenariuszy jest realizowane. Oczywiście ostateczny wybór, o ostatecznym wyborze zadecyduje warunki tego finansowania oraz aktualna sytuacja rynkowa. Natomiast wśród tych scenariuszy mamy ofertę publiczną akcji. W tej chwili w KNF-ie procesowany jest prospekt. Drugim kierunkiem są to środki publiczne, a więc dotacje na kontynuację tych projektów. Trzecim kierunkiem są to inwestorzy finansowi, którzy mogliby objąć nową emisję akcji, natomiast jako oferta prywatna. I kolejnym to jest ten najbardziej przez nas oczekiwany, a więc partnering z globalną firmą diagnostyczną, która docelowo stanie się nabywcą tego rozwiązania i będzie wprowadzało go na rynek. Tak jak powiedziałem, wybór tego scenariusza zostanie dokonany w momencie, kiedy już będziemy mieli pełne oferty do dyspozycji. Następne pytanie, jak spółka ocenia szanse na pozyskanie grantów publicznych na badania i rozwój? No, jednym słowem można powiedzieć, oceniamy pozytywnie. W tej chwili uzyskaliśmy od EIC taki, można powiedzieć, dokument, który nazywa się pieczęcią doskonałości, Seal of Excellence, który ocenia nasz projekt bardzo wysoko merytorycznie i biznesowo i umożliwia innym agendom traktowanie w sposób priorytetowy naszego projektu. Czyli jest to taka wstępna, bardzo pozytywna ocena przez komisję. Oczywiście jeśli chodzi o dostępność programów w tej chwili publicznych, dotacji, to oczywiście ten wachlarz jest ograniczony. Natomiast w najbliższym czasie będziemy ubiegać się o grant ABM-u, Agencji Badań Medycznych, dotyczących wyrobów medycznych. Ten program jest, jeśli chodzi o jego horyzont czasowy, on dotyczy stycznia przyszłego roku. Następne pytanie, jakie są obecnie średniomiesięczne koszty utrzymania firmy? Na dzień dzisiejszy jest to 475 tysięcy złotych. Takie mamy średnie koszty funkcjonowania naszej firmy. Następne pytanie, proszę podać dokładne wyniki swoistości i czułości osiągnięte na grupie 322 pacjentów. Jakie są referencje rynkowe? To tutaj może wrócimy do tego slajdu, który to pokazywał. O, tak. To już pan profesor omawiał. Czułość na poziomie 95,6%, swoistość 95,5%. Jeśli widzimy porównanie literaturowe CA19-9, to są poziomy 78% i 82%. W naszym badaniu sama czułość testu CA19-9 wypadła nieco gorzej, na poziomie 66%. Natomiast jeśli chodzi o inne testy, które są rozwijane dzisiaj, one oscylują pomiędzy 90-90 kilka procent. Czyli to są podobne parametry, natomiast pamiętajmy, że te testy są nieco bardziej skomplikowane. Bardzo często jest to połączenie istniejącego CA19-9 z różnymi biomarkerami, z dużą ilością biomarkerów. I na pewno to, co będzie wyróżniało nasz test, to przede wszystkim wysokie parametry czułości i swoistości przy jednoczesnych niskich kosztach badania. Można powiedzieć, że nawet w wielu przypadkach samo pobranie przez wykwalifikowany personel krwi od pacjenta jest
bardziej kosztochłonne niż wyprodukowanie naszego testu. A tylko i wyłącznie testy, które będą czułe i swoiste przy jednoczesnych niskich kosztach, które będą aprobowane przez płatnika, mogą stać się testami screeningowymi. Następne pytanie. Kiedy zostanie opracowanych wszystkich 15 prototypów? Tak, zgodnie z harmonogramem z końcem przyszłego roku, końcem roku 2023 powinniśmy mieć już komplet prototypów. Oczywiście jeśli wszystko będzie przebiegało tak pozytywnie jak do tej chwili, dlatego że dzisiaj mamy 8 testów spośród 15 opracowanych. Natomiast oczywiście dopóki nie będziemy mieli odpowiedniej ilości próbek i też nie wykonamy odpowiednich ilości prób, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że te wszystkie testy będą tak gładko, rozwój tych testów będzie tak gładko przebiegał jak do tej pory. Natomiast na razie możemy powiedzieć, że jesteśmy dokładnie zgodni z harmonogramem. Następne pytanie, czy spółka będzie sama komercjalizowała technologię, czy będzie korzystała z doradców w procesie M&A? Będziemy korzystać z doradców w procesie M&A. W tej chwili rozmawiamy po pierwsze jedną umowę podpisaliśmy i ona była oficjalnie ogłoszona. Firma IQVIA od początku tego roku organizuje spotkania z partnerami branżowymi, ale również chcemy w ten proces zaangażować innych partnerów. Rozmawiamy również bezpośrednio, bo te rozmowy toczą się wielotorowo. W tej chwili rozmawialiśmy już z kilkunastoma poważnymi partnerami branżowymi. Te rozmowy cały czas się toczą, one oczywiście też nabierają swojej dynamiki i zakładamy tak, jak od początku zakładaliśmy i to, co rzeczywiście też obserwujemy, że to zainteresowanie jakby z każdym miesiącem, z każdym postępem tego projektu ono rośnie. I należy się spodziewać, że w przyszłym roku powinniśmy zacząć już poważne negocjacje. Dzisiaj mamy też podpisanych kilka listów intencyjnych, o których oczywiście nie informujemy, bo są to listy, które nie są wiążące co do samej komercjalizacji, więc nie informujemy o podpisywaniu takich listów intencyjnych, nie chcemy wprowadzać zamieszania w komunikacji, natomiast te procesy cały czas się dzieją. Następne pytanie, na ile procent szans oceniacie możliwość sukcesu i co zrobicie, jeżeli badania kliniczne nie potwierdzą skuteczności i nie dostaniecie certyfikatu? No, trzeba zacząć od czarnego scenariusza, co się stanie, jak badanie nie potwierdzą. No, oczywiście badania nie potwierdzą zero-jedynkowo wyniku. One mogą jakby potwierdzić ten bardzo wysoki poziom czułości i swoistości albo go nie potwierdzić. Natomiast oczywiście nie zakładamy, że ten test zero-jedynkowo będzie nieprzydatny. Natomiast oczywiście jeśli szczególnie swoistość byłaby niższa od tej, którą dzisiaj wykazujemy, no to oczywiście ten test może nie mieć zastosowania jako test screeningowy, bo szczególnie swoistość jest bardzo istotna przy testach screeningowych. Nie chcemy dzisiaj snuć scenariuszy, że oczywiście wyniki tych badań mogą spowodować inne przeznaczenie tych testów, natomiast jest oczywiście taka teoretyczna możliwość. Na ile procent oceniamy szansę, no tego nie jesteśmy w stanie ocenić, nie potrafimy tego wyliczyć. Nie mamy też jakby do jakich innych projektów się porównać, które mogłyby nakreślić procentową szansę w tego przypadku produktów, tego typu przypadku testów. Następne pytanie, jakie są potrzeby finansowe spółki na kolejne 2 lata? Czy spółka ubiega się o granty? Potrzeby finansowe spółki na najbliższe 2 lata, to cały czas jeszcze jesteśmy na etapie liczenia tego. Tutaj na pewno największą pozycją kosztową będą badania kliniczne w teście raka trzustki. I tak naprawdę od liczebności tej grupy będzie zależało głównie zapotrzebowanie finansowe.
W tej chwili współpracujemy z firmą CRO IQVIA, największa firma na świecie tego typu, i przy ich pomocy będziemy ustalali liczebność tej grupy. Także w ciągu najbliższych tygodni, może niewielkich miesięcy, będziemy znali tą ostateczną kwotę. Odpowiadając na drugie pytanie, czy ubiegamy się o granty, odpowiedź jest tak. W tej chwili Agencja Badań Medycznych otworzyła konkurs dla wyrobów medycznych, właśnie dla takich, w których mieszczą się nasze testy diagnostyczne, i do końca stycznia można składać wnioski na ten projekt i planujemy złożyć wniosek. Następne pytanie. Macie Państwo w planie przeniesienie na rynek główny? W jakim okresie czasu może to nastąpić? Jak to się ma do braku płynności na walorach Urtesta? Otóż tak, planujemy przenieść się na rynek główny. Jednym z powodów właśnie jest to, aby nasi akcjonariusze mieli możliwość sprzedawania, kupowania akcji w większych wolumenach, niż ma to miejsce dzisiaj. Jeżeli chodzi o moment tego przeniesienia, no chcemy to połączyć z emisją, do której się przygotowujemy, która jest jednym ze scenariuszy dalszego finansowania spółki. W tej chwili prospekt jest procesowany w KNF-ie. Po jego zatwierdzeniu będziemy chcieli przeprowadzić taką emisję w maksymalnie korzystnym momencie, wtedy, kiedy sytuacja na rynku się odmieni, kiedy będzie większe zainteresowanie inwestorów na zakup akcji w ramach nowych emisji. Następne pytanie, czy spółka ma zabezpieczenie finansowe na przeprowadzenie badań klinicznych w obu projektach? No dzisiaj tych środków nie mamy, dlatego też planujemy kolejne rundy finansowania. Następne pytanie, w grupie 300 osób ile było przypadków stwierdzenia pozytywnego wyniku? 95%. W 95%, tak, 95%, natomiast w tej chwili tej cyfry dokładnie nie podane. Bo nie wiem, czy to chyba o liczbę jest pytanie. Przypadków nowotworu były trzy ramiona, bo były trzy ramiona, grupa chorych z rakiem trzustki, grupa chorych z zapaleniem trzustki i grupa zdrowych. I te wszystkie grupy były mniej więcej równocenne. Równocenne, tak. Równoliczne. Równoliczne, dokładnie. Tak. Następne pytanie. Jakie są koszty przeprowadzenia badań klinicznych? No tutaj koszty te zależą, tak jak wcześniej mówiłem, przede wszystkim od liczby pacjentów, której będziemy musieli przeprowadzić to badanie, aby uzyskać wyniki statystyczne na tyle silne, aby Urząd Regulacji dopuścił taki wyrób do rynku. Także te koszty, one nie są jednakowe w przypadku każdego badania klinicznego. Ja tylko dodam, że oczywiście my wewnętrznie kalkulacje takich kosztów już mamy od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, tak, mamy wstępne kalkulacje. Natomiast w tej chwili razem z firmą IQVIA przeprowadzamy ten proces biostatystyczny liczenia ostatecznej grupy pacjentów. Mamy też koszty nawet zawartowane, jeśli chodzi o koszty związane z poszczególnymi czynnościami przy badaniach klinicznych. Natomiast tak jak Tomasz powiedział, no przede wszystkim te koszty zależały od wielkości grup pacjentów, to też będzie się wiązało z ilością ośrodków. Dodam tylko, że planujemy badanie przeprowadzić zarówno w ośrodkach europejskich, jak i amerykańskich. Tak, żeby to jedno badanie było respektowane zarówno przez europejskie urzędy, jak i przez FDA. Następne pytanie. Jaki jest orientacyjny koszt pojedynczego badania CA19-9? Na polskim rynku to jest 20 zł, na rynkach zagranicznych, amerykańskich to jest 20 do 50 nawet dolarów. Jest jeszcze jedno pytanie. Jeżeli produkty przejdą testy, to jak chcecie to dystrybuować, sprzedawać, promować?
My zawsze podkreślamy, że jesteśmy spółką badawczo-rozwojową. Nie zamierzamy budować naszych kanałów dystrybucji. Zresztą byłoby to, można powiedzieć, mało zdroworozsądkowe, gdybyśmy chcieli my jako Urtestę wprowadzać produkt na wiele rynków. Zgodnie ze sztuką to by się po prostu nie udało. Dlatego poszukujemy już dzisiaj partnera, który będzie partnerem może zarówno i produkcyjnym, i dystrybucyjnym. Być może dwóch partnerów, jeden partner, który specjalizuje się w produkcji zarówno urządzeń, jak i testów, a drugi partner odpowiedzialny byłby za dystrybucję. Ale oczywiście jest taka możliwość, być może prostsza, bardziej optymalna, że będzie to jeden partner, który zarówno zorganizuje produkcję przyszłego wyrobu IVD, jak i jego dystrybucję. W tej chwili nie widzę więcej pytań, więc jeżeli macie Państwo, chcielibyście o coś zapytać, to proszę bardzo. Nie słyszymy Pana. A my dziękujemy za wszystkie pytania. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy wyczerpująco. Dajmy jeszcze może inwestorom sekundkę na zadanie jeszcze jakieś pytania. Jeżeli jakiekolwiek Państwo się nasuwają, to zapraszamy oczywiście do zgłoszenia ich. Może jedno pytanie ode mnie. Podaliście Państwo bardzo konkretną kwotę tego średniomiesięcznego kosztu utrzymania. To na pewno jest wartościowa informacja dla potencjalnych inwestorów. Natomiast ja chciałbym jeszcze dopytać o te koszty badań klinicznych, bo wiadomo, jest to etap konieczny w procesie komercjalizacji. I jakbyście mogli Państwo podać jakąś szacunkową kwotę, którą przynajmniej na rynku krajowym trzeba byłoby wyłożyć, żeby takie badanie od startu do punktu zakończenia przeprowadzić? Przyznam szczerze, że kalkulacji na rynek tak zwany krajowy nie robiliśmy, dlatego że jakby od razu ambitnie podeszliśmy do tematu globalnie. Patrząc jakby na pewien benchmark, tak, na pewne odniesienie do podobnych badań, to były kwoty od 2,5 miliona euro do kilkunastu milionów euro. To były tego typu badania w Europie i w Stanach, ale oczywiście też mamy do czynienia z bardzo dużymi badaniami, ale one już dotyczyły wielu nowotworów. Natomiast w pojedynczych nowotworach, tak jak powiedziałem, to były tego typu ramy. Natomiast my mamy własne wyliczenia, które bazują na kosztach poszczególnych elementów. Więc mamy wewnętrzną świadomość tego, ile badanie będzie kosztowało w zależności od wielkości grupy. Natomiast nie chcemy dzisiaj tego komunikować, dlatego że po pierwsze musimy podjąć ostateczną decyzję co do grupy badanej i przeznaczenia tego testu. Jasne, rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź i za wcześniejsze odpowiedzi. Mamy jeszcze jedno pytanie od pana Ireneusza. Myślę, że możemy na nie odpowiedzieć i na tym zakończymy nasze spotkanie. Tak, pytanie brzmi, jakie plany po umowie partneringowej, co w przyszłości? Proszę powiedzieć coś więcej, jak widzicie firmę za 5-10 lat? Oczywiście wszystko będzie zależało od rodzaju umowy partneringowej, bo możemy po pierwsze sprzedać pojedyncze rozwiązanie, możemy podpisać umowę na współpracę dotyczącą również pozostałych testów i poniekąd stać się firmą badawczo-rozwojową związaną z dużym globalnym graczem. I to jest taki scenariusz, który chyba nam najbardziej odpowiada, dlatego że oprócz tych projektów, które dzisiaj mamy w pipeline, no też mamy pomysły na kolejne rozwiązania i pewnie to byłoby dla nas najlepsze rozwiązanie, gdybyśmy mogli
skupić się na badaniach i rozwoju, natomiast mieć zagwarantowaną dystrybucję naszych rozwiązań. Więc można powiedzieć tak, jeśli sprzedamy test Panuri, to oczywiście widzimy przyszłość bardzo pozytywnie, dlatego że w taki czy inny sposób będziemy mogli finansować dalsze prace i rozwój kolejnych testów. Kluczowe jest przeprowadzenie badania klinicznego, rejestracja testu Panuri, który otwiera nam bardzo duże możliwości dalszego rozwoju. Widzę, że już nie ma więcej pytań. W takim razie bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność, za wszystkie zadane pytania. Na pewno odpowiedzi rozjaśniły wątpliwości w pewnych kwestiach. No i dziękuję przedstawicielom Urteste za obecność i podzielenie się tymi cennymi informacjami z inwestorami. Także dziękuję panom za obecność, dziękuję wszystkim uczestnikom. I zapraszam z tego miejsca też na następne spotkanie, które zaczynamy o godzinie 14. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.